Kochani, ja podzielę się dzisiaj z wami poselstwem. Poselstwem dotyczącym Ewangelii sukcesu, jak cały temat konferencji. Jest to poselstwo. Poselstwo nigdy nie zawiera w sobie wszystkich elementów. Wiecie, tak naprawdę, żeby rozłożyć na czynniki pierwsze Ewangelię sukcesu, należałoby ją poddać pod cały cykl nauczań. Te cykle są. Więc nie od tego jest dzisiaj konferencja, nie od tego jest ten czas, żeby wykładać podstawy nauki, ale ja podzielę się z wami tym, co uważam, że jest teraz dla nas istotne w tym obszarze. To jest też coś, co ja osobiście przeżywam, ale to jest też coś, co uważam i pokażę wam, w których momentach jest to słowo do Kościoła. Ale dwie rzeczy tytułem wstępu. Pierwsza, chcę, żebyście to, co powiem dzisiaj, brali łącznie z poselstwem Artura z ostatniej niedzieli, z 21 września, o wewnętrznej woli i zewnętrznym przymusie. Zakładam, że skoro jesteśmy jednym zespołem, to jesteście z tymi nauczaniami na bieżąco. Jeśli ktoś mimo wszystko nie jest, to koniecznie po moim dzisiejszym poselstwie musisz do tego wrócić. Bo to jest istotne, bo ja pewnych rzeczy nie chcę powtarzać, bo nie mam też na to czasu, a chcę umieścić je w kontekście tego, co zostało już powiedziane. I druga rzecz, co musi być bezsporne, jak pójdziemy dalej. Nie ma innej Ewangelii Chrystusowej niż Ewangelia sukcesu. Amen. Nie ma. Nie rozważamy tego w różnych sytuacjach, w różnych częściach tego, co przeżywamy, co robimy, co mówimy, czy jest inna Ewangelia niż Ewangelia sukcesu. Ewangelia Chrystusowa to Ewangelia sukcesu. I każdy z nas musi być o tym przekonany przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zarówno wtedy, kiedy siedzimy sobie i jest ciepło w zbiorowym namaszczeniu i gdzie wszyscy się poklepujemy po plecach i mówimy, jest super, jest fajnie, jest Ewangelia sukcesu, jak wtedy, kiedy idziesz na front swojego życia. Więc to chcę, żeby było dzisiaj bezsporne. Ja nie chcę też mówić dzisiaj za dużo na temat definicji. Ja chcę się skupić na kwestii, może na praktycznej stronie dochodzenia do przeżywania Ewangelii sukcesu. Mam taką obserwację, że wiecie, z Ewangelią sukcesu, z jej przeżywaniem, to jest trochę tak, że większość chrześcijan pojmuje ją według wielości bałwanów w nich. W zależności kto ma ile i jakie bałwany, tak definiuje sobie Ewangelię sukcesu. Każdy rozumie ją inaczej. I każdy ma swoją koncepcję, jak ona powinna się materializować. Nie? I to, co często widzimy, to jest szeroki rozjazd w szeroko rozumianym Kościele pomiędzy tym, co zapewnił nam Jezus poprzez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, a tym, czego Kościół w praktyce dosięga. Zauważyliście to? Wiele mówi się w szeroko rozumianym Kościele na ten temat, jednak jest rozjazd. Jest rozjazd tym, czego ludzie sięgają. Teraz o co chodzi? Czy to jest ściema? Czy to jest jakiś American Dream, który jest nieosiągalny, tak naprawdę przyleciał do nas jaka nowa moda ze Stanów? Z kim jest problem? No problem nie jest z Ewangelią sukcesu. I problem nie jest z Bogiem. Problem jest z nami. Problem jest z Kościołem wielokrotnie w rozumieniu tego. Coś wam powiem, takiego bardzo prawdziwego. Jestem nawrócony 11,5 roku. Przez 11,5 roku, przez cały czas, mam kontakt zawodowy z ludźmi ze świata. No i w związku z tym, że jestem ukierunkowany na Kościół, mam kontakt z Kościołem. I przyglądam się, jak żyje świat, przyglądam się, jak żyje Kościół. Jak w praktyce, wiecie, Kościół funkcjonuje. Wiecie, co wam powiem? Chrześcijanie są głupi, leniwi, krnąbrni, a przede wszystkim w sprawach finansowych. Są bierni, są wycofani. Świat działa. Świat korzysta z tego, co mu się nie należy.
A Kościół teoretyzuje. Teoretyzuje, pięknie mówi, ale jest wycofany i bierny. Wiecie, tak naprawdę masa Kościoła, chociaż nigdy tego wprost nie powie, masa Kościoła czeka na świętego Mikołaja. Ludzie szydzą, mówią, o, ci to wierzą w świętego Mikołaja, ci tam dzieciaczki. Ale czymże jest zewnętrzny Jezus, którego ludzie oczekują? Przyjdzie zewnętrzny święty Mikołaj, ja go nie nazwę święty Mikołaj, no bo weź, ja jestem taki mądry chrześcijanin. Mam 45 lat, więc ja powiem Jezus. Ale mentalność jest ta sama. Miałem 4 latka, wystarczyło powiedzieć wierszyk i przyszedł i dał jakiś prezencik z worka, nie? I teraz ten przyjdzie, na dlaczego? Bo do kościoła co niedzielę chodzę, to przyjdzie i mi coś da. Zaśpiewam pioseneczkę, mu zaśpiewam na uwielbieniu. To on mi coś da, da mi coś. No bo Ewangelia sukcesu jest. Tak, kochani, niestety myślimy. I w czym się to przede wszystkim właśnie przejawia? W tym, a to już dzisiaj padło, to już o tym mówił Artur, dlatego ja nie będę się mocno nad tym rozwodził, że Kościół cały czas czeka na Boga z zewnątrz. Cały czas czeka. Ja to pierwszy raz tak dosadnie mi to Bóg pokazał, jak pojechaliśmy do Kenii. Ja zrozumiałem w ogóle, że to w ogóle jest największy problem ich tam. Że oni kompletnie nie zajarzyli tej jednej rzeczy, że Bóg jest wewnątrz nich. Że czekają na... bo mają inne doświadczenia. Bo nie przeżywają wielu rzeczy, więc musi przyjść z zewnątrz. Więc tu śpiewają o Chrystusie, który przyszedł, ale mentalnie oni cały czas czekają na to, że ten Mesjasz do nich przyjdzie. I im coś przyniesie, im coś da. Tylko, że to nie chodzi tylko o Kenię. Bo Polska się niczym nie różni. Jak to dokładnie się przyjrzeć. I spora część tego świata też się... nie różni. Czyli ludzie czekają, że przyjdzie ten święty Mikołaj zwany Jezusem i im coś da, albo przyjdzie i im coś zrobi. Nie? Zobaczcie, o co chodzi. Kościół chce, aby Bóg karmił go manną. Kościół cały czas tego chce. I teraz to Kościół nazywa łaską, a oczekiwanie na mannę nazywa wiarą. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To naprawdę nie o to chodzi. To naprawdę nie jest to przymierze i to naprawdę nie jest ten zamysł Boga i to w ogóle, to jest kompletnie przeciwne istocie nowego narodzenia. I tego w ogóle, jaki był plan zbawienia. Jeśli my się zastanowimy tak naprawdę, o co chodziło temu Bogu z tym naszym nowym narodzeniem. O co mu chodziło, że on zamieszkał w nas. Klepiemy to często, nie? Bóg zamieszkał w nas, ale daj mannę. Mannę daj. Mannę daj. Daj, Panie, daj. Cały czas, wiecie, w tą samą stronę. I tą nowożytną manną spadającą z nieba są różne rzeczy, nie? Lepsza praca, daj mi, Panie, lepszą pracę mi daj, Panie. Daj mi większe mieszkanie. Daj mi samochód lepszy, Panie mój. Daj mi tej manny trochę, nie? Ale zobaczcie, co mówi Księga Jozuego. Kiedy Izrael przekroczył Jordan, kiedy wszedł do Kanaanu, tak? Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. To co? Coś jest nie tak z tym Bogiem? Obiecał im krainę mlekiem i miodem płynącą. Powiedział, że będzie im błogosławił. W czasie podróży dał im mannę i kiedy weszli, zakręcił kurek. Czy on jest taki jakiś niestabilny, jest dziwny i nie można mu ufać? Czy jednak o coś innego mu chodziło, żeby ciągle do cyca po mamusi przychodzić? Daj cyca, ile masz lat? 16. Ale cyca daj, bo życie mnie przeraża. Ale dałem ci moje zdolności, dałem ci moje... Ale cyca daj, bo przecież dawałeś kiedyś, to daj mi cyca, bo jak ja bez cyca sobie... poradzę, tak? Więc wiecie, większość Kościoła tak naprawdę najchętniej to by się przeniosła do Tesaloniczan, nie? Będę sobie tam leżał, czekał i będę czekał sobie na tą mannę od Boga. Ale tak jak powiedziałem, no nie będę się na tym dużo rozwodził, bo to już, to wiemy, to też dzisiaj padło. W Nowym Przymierzu Bóg działa z wewnątrz
na zewnątrz. Z wewnątrz nas na zewnątrz. I czy chcemy, czy nie chcemy, musimy to zaakceptować. Nie ma innego ruchu. Zrozumcie, to jest główna linia przepływu życia. Pozostałe są dodatkiem, uzupełnieniem. To jest główna linia z wewnątrz na zewnątrz. Gdzie mieszka Bóg? W tobie. W tobie. Z ciebie chce się manifestować Bóg przez Ewangelię sukcesu. I teraz pójdę już do takich trochę bardziej konkretnych rzeczy. Jak otworzycie pierwszą księgę Mojżeszową, księgę Rodzaju, w kilku miejscach przeczytacie taką informację. Bóg błogosławił Abrahamowi mówiąc, nie czyniąc. Bóg błogosławił Abrahamowi mówiąc. Druga informacja. Połączymy sobie trzy informacje. To jest pierwsza. Druga informacja. Pierwsza księga Mojżeszowa, 24:1. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. We wszystkim. I trzecia informacja, bo fajnie by było sprowadzić to w końcu na grunt naszego przymierza i nas, bo nie jesteśmy historykami, tylko zajmujemy się przeżywaniem swojego życia. Więc w Galacjan 3:14 czytamy, że w Jezusie Chrystusie przeszło na ciebie błogosławieństwo abrahamowe. I teraz, kiedy połączymy sobie te trzy elementy, to dowiadujesz się, że Bóg błogosławi ci we wszystkim, mówiąc do ciebie. To jest bardzo ważna informacja, kochani. Mówiąc do ciebie, nie czyniąc za ciebie, mówiąc, we wszystkim cię błogosławi, mówiąc. I teraz to, o czym chcę powiedzieć. Pierwsza płaszczyzna ruchu Boga w tobie w zakresie Ewangelii sukcesu to jest głos twoich pragnień. Bóg mówi do ciebie, błogosławi ci mówiąc, mówiąc. On mówi o twoich pragnieniach, o twoich pasjach. To się w tej części, wiecie, przejawia, predyspozycjach. Więc każdy z nas musi rozważać to, kim jest. No musisz to rozważać. Bóg do ciebie mówi, błogosławi ci w ten sposób. Mówi, ty musisz to rozważać. Musisz rozważać i oglądać swoje pragnienia. Na tym się trzeba zatrzymać. Je trzeba pooglądać. Ich trzeba podotykać, tak? I tu możesz otrzymywać różnego rodzaju proroctwa, słowa wiedzy, słowa mądrości, które ci będą potwierdzały to. Ale wiemy doskonale o tym, nie lecimy do proroka, żeby nam powiedział, jak mamy życie budować. Bo Bóg błogosławi tobie, mówiąc do ciebie. I pierwszą płaszczyzną to jest mowa o twoich pragnieniach. To tak się w ogóle ta Ewangelia sukcesu w tobie zaczyna. Że rozpoznajesz to, kim jesteś. Rozpoznajesz to, czego pragniesz. Rozpoznajesz to, jakie masz skille. I teraz w ramach tej części, takim drugim krokiem, jak sobie oglądasz te pragnienia swoje, to musisz się zgodzić z Bogiem. Musisz powiedzieć tak jak Maria. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według czego? Według słowa Twego. Bóg do ciebie mówi i musi nastąpić ten moment. Chodzisz, oglądasz, przyglądasz się z każdej strony i musi nastąpić ten moment. Mówię tak, oto ja, sługa Pański, niech mi się stanie według słowa Twego. Zgadzam się z tym, tak? Co to jest za decyzja? To jest decyzja, tak chcę żyć. Najpierw to oglądasz sobie te pragnienia, później zgadzasz się, podejmujesz decyzję. Tak chcę żyć. I teraz trzeci krok dalej w tej materii, to musisz zacząć w swojej wyobraźni to oglądać, czyli materializować już siebie w tym, co widzisz w tym języku pragnień,
i w tym słowie wypowiedzianym przez Boga do ciebie. Czyli musi to zacząć powstać, już realne rzecz, zmaterializować się w twojej wyobraźni to pragnienie, czy ten kierunek. Czyli tutaj podejmujesz wskutek tego, podejmujesz taką decyzję, tak będę żyć. Tak chcę żyć było wcześniej, jak się zgodziłeś, a to już zaczyna być ostre. Ty już się zgodziłeś czy zgodziłaś. Ty już to przeżywasz w swojej wyobraźni. Ty już to tworzysz. Ty już to kreujesz. Tego jeszcze nie ma w świecie materialnym, ale ty już to masz. Ty już tam jesteś, bo ty już w to wszedłeś. Mówię, tak będę żyć. W twojej wyobraźni w tym momencie powstał jakiś produkt. Jakiś produkt. Jakiś ty w służbie, jakieś twoje życie, taki, no, w zależności od tego, jak masz ukierunkowane, jak masz ukierunkowane to w ogóle, kim jesteś, nie? I teraz, skoro wierzysz, że jesteś zjednoczony z Bogiem, a jedno z Jego imion to jest ten, który powołuje z niebytu do bytu, to zaczynasz tworzyć cały ruch związany tak naprawdę z powołaniem tego produktu z niebytu do bytu, żeby on powstał w wymiarze materialnym. Co to jest? To powszechnie nazywa się cel życia. Właśnie przeszedłeś przez pierwszą płaszczyznę działania Boga w tobie w zakresie Ewangelii sukcesu. Uświadomiłeś sobie, czy uświadomiłaś, jaki jest cel twojego życia. Odkryłeś swoje pragnienia, zgodziłeś się, że tak chcesz żyć, zacząłeś tworzyć to w wyobraźni, dookreślając, że tak będziesz żyć, więc masz cel. Jesteś ukierunkowany. Tak więc pierwsza płaszczyzna ruchu Boga w tobie w zakresie Ewangelii sukcesu, czyli głos pragnień, ma cię doprowadzić do świadomości celu. Do świadomości celu. Czego więc teraz potrzebujesz jeszcze, mając cel? Potrzebujesz strategii i potrzebujesz planu. Potrzebujesz tych rzeczy. Dlaczego? Bo realizacja celu bez strategii i planu jest mrzonką. Jezus, jak sobie uświadomił, jaki jest cel jego życia, od razu zaczęła powstawać w nim strategia i plan. Zwróćcie uwagę, Jezus nie robił pustych przebiegów. Jak on siedział w komorze na oddzieleniu, to jemu się konkretyzowało dokładne rzeczy. On wiedział, jaka jest strategia i on wiedział plan, jaki przyjąć, jakie zrobić konkretne czynności. Tak więc ta druga płaszczyzna ruchu Boga w tobie, tak to nazywam roboczo w zakresie Ewangelii sukcesu, to dookreślenie sposobu realizacji celu, czyli wskazanie strategii działań. A trzecią płaszczyzną to jest określenie planu wykonania tej strategii. Widzę część z was zaskoczonych min. To dobrze. To znaczy, że trafiłem z tematem. I pociągnę to dalej. Jak Jezus sobie uświadomił, że celem jego życia jest zbawić świat, bo on sobie to musiał uświadomić. On miał swoje pragnienia jako człowiek. On był ukierunkowany, on się modlił. On rozpoznał w pismach, że jest Mesjasz, tak? I on musiał się utożsamić z tym, uwierzyć w to, że on jest tym Mesjaszem, że ma zbawić świat. I teraz, jak on już to przeszedł, uświadomił sobie ten cel, to powstała w nim strategia. On wiedział, że on ma chodzić po wsiach, po miasteczkach, że ma publicznie usługiwać ludziom. On wiedział, że ma kształtować pokolenie uczniów, którzy później poniosą to poselstwo dalej, wezmą tą pałeczkę. On to wiedział i on to robił. Jak powstała w nim ta strategia, to później powstał plan. Wiedział, gdzie ma iść najpierw, gdzie ma nie wchodzić, co robić, konkretne ruchy i konkretne działania. To wszystko w nim powstawało. On nie budził się w poniedziałek. Ha, wczoraj była Samaria, to może se skoczę dzisiaj do Galilei, nie? Bo tam ma nie padać. To będzie fajna ewangelizacja. Nie? Nie. Nie robił pustych przebiegów. Zwróćcie uwagę a propos Jezusa. I teraz
Właśnie to, co wam powiedziałem na początku, porównując do świata. Kiedy współpracuję z ludźmi ze świata, to ci, którzy osiągają sukces, oni zawsze, zawsze mają cel, mają strategię i mają plan. Gdyby to była konferencja światowa, finansowa, ludzie by wyszli, wiecie dlaczego? Z nudów. Bo ty nam mówisz oczywistości, mówisz nam podstawy. Jakby zapłacili za to 20 zł, to by chcieli zwrotu. Bo oni wiedzą, że to jest elementarz funkcjonowania. Masz cel, masz mieć strategię i masz mieć plan. A jak pytam ludzi w kościele, jaki jest twój cel, to czasem mam wrażenie, jakbym zapytał o coś tak niewyobrażalnie skomplikowanego, że nie można zadać komuś trudniejszego pytania. Po prostu o cel cię pytam. A weź, weź. Fajne uwielbienie dzisiaj było, nie? Tak, tak jest. Tak jest, to są oczywistości. Dlatego powiedziałem na początku, niestety, że Kościół jako Kościół jest leniwy i jest też krnowny, bo po co się wysilać tam w ogóle? Przyjdzie Święty Mikołaj i da. Ile do gwiazdki zostało? Październik, 3 miesiące. No to przyjdzie i da, nie? Co się będziemy tam szczypać, będziemy się zastanawiać, nie? Tak, kochani, Kościół się zachowuje, jakby był wykastrowany w tym temacie. Wykastrowany. Jest ogromna dysproporcja. Ogromna. Ogromna. Ja tego nie mogę zrozumieć. Dlaczego tak się dzieje? Jak to w ogóle, wiecie, to zostało jakoś, tryby nam wykradzione. Świat o tym wie, no mam konkretnie, no mam cel, więc muszę określić, jak chcę go zrealizować. Muszę mieć plan, muszę mieć harmonogram, bo ja chcę to osiągnąć. Idę przez życie, z Duchem Świętym idę. Tak przerysowuję, wiecie, przerysowuję, bo szczerze mówiąc, to mi się żyga, bo to jest duch buntu. To jest bunt wobec w ogóle mądrości, wobec prawdy. To jest bunt. Właśnie, widzicie, świat działa, a Kościół mówi, Kościół tak, zaczekamy, co się wydarzy. Zaczekamy, co Bóg zrobi. A wiecie, ja tu zawsze zderzam, ja jestem człowiekiem prawdy i słowa. Jak jest napisane, że Bóg wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności, zrobił 2000 lat temu, to znaczy, że od 2000 lat On nie robi nic. Więc jak zobaczymy, co Bóg coś zrobi? I takie nasze oczekiwanie. Bo tyłeczek, jak się trochę pali teraz, to Bóg coś zrobi. Nie zrobi. Od 2000 lat nie robi. Więc dzisiaj też nie zrobi. Tak, wiecie, bo to jest ogromny paradoks właśnie z tym, że świat działa, a Kościół czeka na ten ruch Boga. To jest, wiecie, diabeł w ten sposób zawinął Kościół. Zawinął, znaczy Kościół dał się zawinąć, tak? Przyjął sobie takie kłamstewko, bo ono jest wygodne, nie? I wiecie, i teraz jak Kościół czeka, czekam, nic się nie zmienia, to w którymś momencie zaczyna mówić, Ewangelia sukcesu to jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. Dlaczego? Bo ja 30 lat nie mam sukcesu. To więc nie ma Ewangelii sukcesu, bo ja co niedzielę chodzę do kościoła, daję dziesięcinę, byłem parę razy tam na jakimś tam, na ulicy, wiesz, ja jestem chrześcijanin generalnie, nie ma Ewangelii sukcesu. Nie ma. Jak jeździłem Fiatem Pandą, 20-letnią tak jeżdżę, tylko ma teraz 30 lat, nie ma Ewangelii sukcesu. No. Ale my wiemy, że On wszystko zrobił 2000 lat temu, a teraz to co my mamy robić? Łaska jest łaską pracującą, Bóg współdziała z nami we wszystkim ku dobremu. Ja to czasami przerysowuję, nie? Mówię do ludzi w ogóle, wiesz co? Bóg to chciałby mieć urlop. On chciałby mieć urlop. On wszystko zrobił i chciałby sobie pójść na urlop. Rozumiesz? Jak to? Ja będę chciałby sobie pójść na urlop, ale nie może. Bo musi nam ciągle tyłki ratować. Bo On jest wierny, nie? Powiedział, że nawet jeśli wy nie dofujecie wiary, to On pozostaje wierny. Bo takie przymierze z nami zawarł. Czasem się zastanawiam, czy On był świadomy, jakie On przymierze z nami zawiera tak naprawdę. Bo zaryzykował. Ale wiecie, to my musimy zechcieć zobaczyć, że Bóg poprzez Ducha Świętego, On się powielił w nas. On się w pewnym sensie sklonował.
w nas, nie? Wiecie, ja nie chcę dzisiaj o tym mówić, ja tylko tak to wrzucam, zaraz pójdę do tych rzeczy, które chcę jeszcze powiedzieć, ale On dał nam władzę absolutną. Wiecie, mówimy też o tym w nauczaniach, szaliach, tak? Pełnomocnik Boga na ziemi, Dajan, sędzia. To są konkretne rzeczy, które zostały nam dane, nie? Powiedział, jesteś głową, a nie ogonem. Idź i twórz, czyń sobie ziemię poddaną. Powiedział to wszystko do nas. Dopełnił to wszystko w Chrystusie Jezusie. Ale Kościół nie chce tego widzieć, nie? I teraz, jak pytam ludzi, jaki jest twój cel? I ludzie już przejdą tą pierwszą, często taką zadyszkę, nie? No to zaczyna się, wiesz, to zależy. Ale jak to zależy? Żyjesz bez celu? A jak idziesz do Biedronki, to idziesz z celem czy bez? Chcesz kupić coś konkretnego do jedzenia, czy też... I ja nie wiem, po co tutaj przyszedłem. Panie ekspedientko, po co ja tutaj przyszedłem, bo ja nie wiem. Ja nie wiem, po co tutaj przyszedłem. Muszę się zastanowić, po co ja przyszedłem do Biedronki. Nie wiem, no może macie tyle wolnego czasu, że możecie tak żyć. Ja nie mam takiego komfortu. Ale teraz na poważnie, jeśli ja widzę, że człowiek nie ma zdefiniowanego celu, to ja zaczynam żyć i ukierunkowywać go w ten sposób, żeby on przeszedł do tego języka pragnień, żeby on zaczął odrabiać tutaj pracę domową, żeby ten cel się w nim wykrystalizował, bo to jest ważne, bo to determinuje wszystko inne. Jak bez celu, to jak żyć? To o co chodzi w tym? Kolejna kartka z kalendarza, kolejna wiosna, lato, jesień, zima w ogóle, kurtki, krótkie spodenki i tak dalej, tak po prostu. Coś przeminęło z wiatrem? Musi być cel. W ogóle ja sobie nie wyobrażam życia bez celu. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, jak żyć. Nie wiem, po co żyć w ogóle, jak się nie ma celu. I teraz, jak już ten cel mamy, to zaczynam pytać, jaką masz strategię, tak? Tylko nie odrabiam za nikogo pracy domowej. Bo ja mógłbym podać jakiś produkt, schemat. Jak czasem naprowadzę kogoś, ale ja chcę, żeby to była jego strategia. Bo jeśli on wyjął ten cel, to on i wyjmie tą strategię. Bo to jest jego życie, to jest on. To jest on. Jego pragnienia to jest jego część, to jest istota jego. Więc on to musi rozpoznać. Coś mnie ciągnie ten kabelek tutaj. Czasami oczywiście liczę się w tym, że to jest normalne, że jest prawdopodobieństwo błędu, ale chcę, żeby człowiek to odkrył. No i wtedy, jak już powstaje strategia, to mówię, dobrze, to teraz twardo, pokaż mi swój plan działania. Najlepiej tabelkę. Ja kocham Excela akurat. Ale może być inaczej, jak ktoś ma inaczej, nie? Ale pokaż mi co, gdzie, kiedy i mało tego, obroń, dlaczego tak? Dlaczego taka kolejność? Z czego to wynika? Obroń to. Bo rozumiem, że to nie jest przypadkowe, że teraz wiedziałeś, że idziesz na spotkanie ze mną, to coś szybko na kartce nastrugałeś, tylko to jest efekt twoich modlitw. To jesteś ty. Ten plan to jesteś ty. To jest część ciebie. Bo to schodzi kaskadowo w dół. Pragnienia, cel, strategia, plan. To nie jest coś zewnętrznego. To nie jest to, właśnie powiedziałem wcześniej. Słuchajcie, dlatego to jest połączone z tym, co Artur mówił w niedzielę. Bo to nie chodzi o to, że teraz ktoś... On nie wie, o co chodzi, ale on popadnie w jakiś legalizm, ktoś mu coś załaduje, on nie wie... I on będzie, o, mi to ciężko, teraz ciężary mam, bo Korgol powiedział, że z planem trzeba chodzić, ja całe życie z planem nie chodziłem. To jest część ciebie, to jest narzędzie, które ma ci pomóc. Ma cię doprowadzić do tego, jak osiągnąć sukces w swoim życiu, tak? A nie na postawę, że Pan da. No i teraz, kochani, dochodzimy do takich kluczowych, muszę to wyciągnąć. Kiedy mamy już cel, kiedy mamy strategię i plan, mamy to już, nie? To przychodzi kolejny etap, zwany wiarą. A raczej powiedziałbym to uczynkami wiary. Bo wiara bez uczynków jest martwa. I ja rozmawiając z ludźmi, czy usługując ludziom, przez wiele lat dawałem się trochę wkręcać. Wiecie, prawda jest taka, że większość ludzi z szeroko rozumianego Kościoła boi się działać. Boi się, że się pomyli. Boi się, że odniesie porażkę. I wiecie, co ludzie robią? Tkwią w bezruchu, i mówią, ja wierzę. Odczep się ode mnie,
bo ja teraz trwam w wierze. A ja teraz mówię, kłamiesz. Pokaż uczynki swoje. Udowodnij to, że ty wierzysz. No i często rozmowa się kończy. W zależności, kto czego w życiu chce. No niestety, ale zauważyliście to? Że wiele osób, żeby się nie przychrzaniał do niego, tak? Nieważne, że chcesz mu pomóc, to tkwiąc w bezruchu, on ci powie, ja wierzę. Ja teraz trwam wierzę, w ogóle wierzę. Ile trwasz wierzę? Rok, dwa. Jest jakiś mikro promil rzeczy, które przez jakiś czas wiara będzie związana z tym, że akurat nie podejmujesz żadnego działania, tak? Ale co do zasady jest uczynek. Nawet jak uczynek wiary, jak tworzysz pewną infrastrukturę do tej wiary, rozumiesz? Bo ty zakładasz, wiara ma. Czyli w pewnym sensie zarządzasz tym, co masz. To nie może być bez ruchu. Tylko, że wszyscy w Kościele wiedzą, że na takie pytanie należy odpowiedzieć, ja wierzę, ale jeśli chodzi to, pokaż mi te swoje uczynki, to zaczyna być ten wewnętrzny stres. A co, jak się pomylę? A co, jak mi się jednak nie uda? I tych konkretnych działań nie ma. I zobaczcie, i wtedy, jak to tak wygląda, kiedy przychodzą trudne okoliczności, bo trudne okoliczności na tej ziemi przychodzą, kiedy one przychodzą, to chrześcijanie są pobici i się wycofują. A ja byłem na konferencji pod tytułem Ewangelia Sukcesu, a tutaj dostałem takiego strzała w życiu. Co teraz? Chyba ta Ewangelia Sukcesu to jest ściema, jednak to ten American Dream. Nieosiągalny tak naprawdę w normalnym życiu. Przecież ja jestem dobry, wierzący. Tylko zwróćcie uwagę, przyszły trudne okoliczności i człowiek nagle zapomniał, jaki jest cel. Czy trudne okoliczności zmieniają cel naszego życia? Jeśli my jesteśmy tym celem, bo on z nas wypływa, tak? To co mnie obchodzą trudne okoliczności? Zobaczcie, jak ważne jest to wszystko, o czym zawsze mówimy, na temat w ogóle zbudowania fundamentów. Człowiek musi się czuć zaakceptowany, musi się czuć bezpiecznie. Wtedy jest w stanie iść w ogóle. I co mnie trudna okoliczność? A pierwsza rzecz, która przychodzi, a może się pomyliłem? Może to nie ten cel. To nie jest cel od Pana. To nie jest cel od Pana. Nie, nie. Wczoraj był, a dzisiaj nie jest. Zapominają, jaki jest cel, zapominają, jaka jest strategia, zapominają, jaki jest plan. Zapominają. Wiecie, kiedy można zapomnieć? Kiedy ktoś ci to narzuci. Kiedy przejdziesz przez to sam. Kiedy sam ze sobą zrobisz w ogóle, tak jak powiedział w ogóle Krystian, to było piękne, co powiedział. Jak sobie uświadomił w ogóle, jaki jest cel jego życia, jak on chce żyć w ogóle. Kto mu to jest w stanie zabrać? Dwie osoby w Kościele nie były mu w stanie tego zabrać. Nic innego mu nie jest w stanie tego zabrać generalnie. Nic nie jest w stanie tego zabrać. Bo to jest jego, to jest on. On sam. On sam. Nie? Ale ludzie bardzo często w takich sytuacjach zaczynają widzieć siebie już jako przegranych. No tak było fajnie, pogadaliśmy, jak byliśmy razem. Teraz poszedłem na ten front, przyszedł jakiś strzał. Kurczę, no ja już jednak jestem przegrany. Tu już mi się nie udało. Tu już mi się nie udało. Śmierć została pokonana. Porażka zalicza się do śmierci. Jakim prawem zakładasz porażkę w swoim życiu? Dlatego, że przyszły trudne okoliczności. Właśnie dlatego trzeba wracać do fundamentów wtedy. Dlatego trzeba wracać, dlatego trzeba w tym orać, bo to musi być jak to jest możliwe? Ilekroć robiłem coś w życiu i przychodziła odpowiedź inna niż moje zamierzenie. I to po ludzku był komunikat, że to już jest finał, rozstrzygnięcie tej sprawy. Ja patrzyłem na to, mówię, to w ogóle, ja się nie zgadzam. I to nie było nerwowe czy lękowe, to w ogóle, to nie jest koniec tematu, bo słowo nie kłamie. Więc ja nie mogę, to nie udało się tutaj, muszę coś, nie. Okej, czy ja z tego miejsca teraz tworzę dalej, buduję i przepycham rozwiązanie, świadomy tego, kim jestem. Możecie pogadać z nami. Julita wielokrotnie doświadczała, bo ja w takich sytuacjach od razu rozpoczynam pewien ruch, bo ja tego nie uznaję, nie umiem przegrywać. Nie uznaję tego, rozumiecie? Nie istnieje coś takiego.
będziesz żył i będziesz opowiadał dzieła Pana, nie? A najgorsza rzecz, która może przyjść, to właśnie pójdę na konferencję proroczą. Wczoraj miałem cel, miałem strategię i plan, ale pójdę na konferencję proroczą, prorek mi powie, jak żyć. Bo ja się pogubiłem. On chyba lepiej słyszy głos Pana niż ja. Wracamy do początku. Bóg błogosławi ci we wszystkim, mówiąc do ciebie o tobie. Do mnie o mnie, do ciebie o tobie. Mówi, uwierz w to. Przebij się przez to poniżenie, że to o tobie mówi, że możesz mieć ten sukces. Zacznij w to wierzyć, zacznij to oglądać. Nie patrz na to, ale to jest dziwne, ale nikt tego nie robi, bo ty to będziesz robił, bo ty zszedłeś na ziemię, aby to robić. Dlaczego chcesz kopiować innych? Ty to będziesz robił, jesteś unikatem Bożym. Ja się pytam właśnie wtedy ludzi, mówię, co się zmieniło od wczoraj? Rozmawialiśmy wczoraj przez telefon, albo widzieliśmy się w niedzielę i było fajnie. Fajnie, jest cel, jest strategia, jest plan. I przyszedł poniedziałkowy sierpowy, nie? I nagle się okazuje, kurczę, że nie wiadomo o co chodzi. Ja mówię, zobacz. Mówię, zmieniło się tylko tło, zmieniło się tylko otoczenie. Wcześniej byłeś tak jakby, wiesz, w sztabie dowódczym. Wyobraź sobie, nie wiem, wojsko się gromadzi w jakimś bezpiecznym bunkrze. Tam im nic nie grozi. Analizują i widzą, tak? Widzą cele, określają strategie i plany, wychodzą konkretne rozkazy. A następnego dnia już z tym wszystkim jesteś w terenie, jesteś na froncie. Tu, tam nie było kul. Tu świstają. Może cię nawet drasnęła po włosku trochę, jak masz brody kawałek. Ja nie mam, to mnie nie draśnie, nie? Ale może tak być. Ale to jest cały czas. Ten sam cel, ta sama strategia, to jesteś ty. To jesteś ty. To musi być wbite. To musi być wbite mocno w nas, tak? Bo my się, wiecie, no, nie możemy wycofywać, nie możemy się chwiać. Ja 2 tygodnie temu ogłosiłem tutaj poselstwo na temat obietnic Bożych, tak, że one są stałe, niezmienne, że my musimy mieć cały czas je przed naszymi oczami, musimy w ogóle nimi żyć, musimy nimi oddychać, nie? Ale teraz coś wam opowiem, trochę też o sobie, bo to jest fajne i prawdziwe. Niejednokrotnie możesz dojść do takiej sytuacji, jak ja doszedłem teraz, i jak ja doszedłem w 2018 roku. Kiedy doszedłem w 2018 roku, to ja tego nie rozumiałem. To, co powiem teraz, dotyczy osobiście mnie i uważam, że jest też proroczym słowem do Kościoła. Najpierw powiem o tym, jak było w 2018 roku. Kiedy zdecydowałem się na odważne ruchy, zmiany w moim życiu, w pewnym sensie, w kompletnie niezrozumiały sposób, wszystko jakby zaczęło się być wymierzone przeciwko mnie, moim celom, moim strategiom i moim planom. To było po ludzku wręcz niemożliwe. To było absurdalne. Nie ma takiej możliwości, żeby tyle rzeczy się ze sobą połączyło. I ja wtedy do końca tego, jeszcze nie rozumiejąc, pamiętam, lekko się zdezorientowałem. Lekko. I pamiętam jedno słowo Artura, który wtedy powiedział do mnie, mówi, ogłaszaj, że wszelka odmowa finansowa jest przybita do krzyża. Coś się odblokowało. Po tym jednym słowie. Nawet nie rozmawialiśmy nigdy o tym. Ale ja z powrotem uchwyciłem kierunek i ja zbudowałem na tym cały system mojej wiary, dalej jakby mojego funkcjonowania. To się stało moim takim codziennym rytuałem i ja się przez to przebiłem. Ale coś tam się nastąpiło, coś większego, o czym wam chcę powiedzieć. Wszystko krzyczało do mnie, żebym się skoncentrował na tym, co widzę. Przebijając się przez to w 2018 roku na początku, przeszedłem w rzeczywistości duchowej pewien pułap wiary. Wskoczyłem na wyższą przestrzeń. Nie wycofując się wtedy, nie wątpiąc wtedy, pomimo tego napierającego nacisku, ja wiem, że przeskoczyłem w rzeczywistości na drugi pułap. Ja nie wiem, ile ich jest. Nie wiem, ile ich jest, ale moje życie w wierze zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I wiecie, ja w ogóle, ja bardzo lubię robić nowe rzeczy, bo to, ja jak sobie poanalizowałem słowa Jezusa, jak poanalizowałem sobie w ogóle to, co On mówił,
jego twórczość. Ja stwierdziłem w ogóle, że... Bo ja kiedyś wcale tak nie chciałem tworzyć nowych rzeczy. Bo nowe rzeczy zawsze zakładały jakiś pierwiastek błędu, że coś może nie być. Ja lubię to robić teraz. Lubię. Bóg jest twórcą, mieszka we mnie potężny Bóg twórca. Ja chcę tworzyć nowe rzeczy i jestem w tym bardzo taki, powiedziałbym, że ofensywny, nie? I teraz podobnym w tym momencie, kiedy tworzę jedną z nowych rzeczy, doświadczam podobnej rzeczy jak w tym 2018 roku, ale ja już jestem dużo bardziej mądrzejszy. Bo mój umysł nie koncentruje się na tym, co ja widzę. Mój umysł koncentruje się na obietnicach Bożych. I wtedy, kiedy człowiek nieukształtowany zastanawia się właśnie, czy aby na pewno, ja wiem, że przekraczam kolejną granicę, barierę rozwoju. Że ją przekraczam. Że idę właśnie dalej. I coś wam powiem teraz. Uważam, że realne życie w wierze, że wiele osób tak naprawdę czasem tego nie dotyka, bo jest dużo sprzyjających okoliczności, płynie się tam z nurtem. Dzisiaj uważam, że każdy człowiek, decydując się na wiarę, na robienie jakiegoś kierunku, dojdzie do takiego miejsca, że będzie sobie musiał odpowiedzieć na to pytanie, które właśnie powiem wam teraz. Musisz sobie odpowiedzieć na to, czy albo jesteś idiotą, po prostu jesteś idiotą, nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, nie wiesz, o co chodzi, wszystko się w ogóle pomyrdało, sypnęło w ogóle, nie wiem po prostu. Albo jesteś zalęknionym desperatem, przed którym ktoś otworzył jakoś tam jedne drzwi i on się uchwycił tych jednych drzwi, bo się boi, że gdzie indziej sobie po prostu nie poradzi i trzyma się na siłę tej śmierci po prostu. Trzymam się, no bo gdzie ja tam przepadnę, do niczego innego się nie nadaje. Albo jesteś człowiekiem wierzącym, który konsekwentnie robi swoje, nawet jeśli w umyśle swoim nie planował aż tylu wyzwań. Musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie wiem, bo to jest, wiecie, to nie chcę przez ten powiedzieć, że każdy powie, jestem wierzący człowiekiem. Może nie. Może gdzieś nie odrobiłeś pracy domowej. Może gdzieś się musisz cofnąć, bo może właśnie jesteś, może idiotą to za mocne słowo, ale nie odrobiłeś tej pracy domowej, tak? Albo się czegoś boisz, ale zadaj sobie to pytanie. Stań z tym lękiem twarzą w twarz. Odpowiedz sobie na to. Jestem tu świadomie, wiem, gdzie idę. Rozumiesz? Wiem, co robię. Wiem, gdzie idę. To jest bardzo ważna rzecz. Bo wiele osób, kiedy przychodzą trudne okoliczności, oni się zatrzymują. Oni się na tym wywalają. Tak wam powiedziałem, zapominają o tym celu, zapominają o strategii i o planie. Ale jeśli jesteś pewien tego, kim jesteś, swoich pragnień, czyli po kolei dalej, celu, strategii, planu, tak? To konsekwentnie będziesz robił swoje. Nie umrzesz, ale będziesz żyć. Zobaczcie, gdyby Jezus zwątpił w to, co widział wcześniej w swojej wyobraźni. Co widział wcześniej w swojej wyobraźni? Że zmartwychwstanie. Gdyby zwątpił to na przykład w Getsemane, tak? Albo po swoim zatrzymaniu, po swoim aresztowaniu, nie? Gdyby to nie było, to nie był tego świadomy. Nie? Ale nie zwątpił. Wiedział, dokąd idzie i wiedział, po co idzie, nie? Chodzi o to, że i ty, i ja, my musimy być konsekwentni. Znaczy, słowo mówi, coście wyszli oglądać. Czy trzcinę chwiejącą się na wietrze? Jak tu siedzimy, każdy powie, chce Ewangelii sukcesu. Kto jej nie chce? Idiota by jej nie chciał. Każdy chce Ewangelii sukcesu. Ale są określone, jest droga dojścia do tego sukcesu. Dzisiaj mówię wam o jednym elemencie. To już też padało dzisiaj w ogóle. Wystaw Boga na próbę. Swoją wiarą i swoimi uczynkami wiary. Wystaw Go na próbę. Kto ci dał te pragnienia? On ci dał te pragnienia. On włożył w ciebie strategię, on włożył w ciebie plan. I to on cię posłał. I teraz chcę powiedzieć takiej rzeczy kluczowej dzisiaj.
z tego, co chcę wam przekazać. To, czego mi najbardziej brakuje w Kościele dzisiaj. Wiecie czego? Determinacji. Determinacji brakuje. Najarania na cel. Tak na maksa. Mam cel w życiu. Zdefiniowałem go. I podporządkowuję wszystko. Dlatego tak bardzo mi się podobało, Krystian, co powiedziałeś po prostu, bo wszystko podporządkowuję pod cel. Skoro mam już ten cel, skoro mam strategię, mam plan, to teraz pójdę przez życie jak przecinak, aby zrealizować swoje cele. Jak przecinak. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Konkretnie idę, napieram, nie oglądam się, nie zadaję zbędnych pytań. Przerobiłem to wcześniej. Zdefiniowałem, przeszedłem przez swoje pragnienia, określiłem swój cel, mam strategię, mam plan, więc idę. Pytam się często ludzi, jesteś gotowy do poświęceń? Jesteś gotowy zapłacić cenę? Na ile jesteś zdeterminowany, żeby to zrobić? I teraz chcę wam coś pokazać. Nie sfrustrowany, a zdeterminowany. Frustracja u niektórych powoduje to, że się zatrzymują, a u niektórych dziki pęd robienia. Ale powiem wam ważną rzecz, bo uważam, że to jest w ogóle to, co wam teraz powiem, jest proroczą informacją na ten czas. Frustracja to jest taki stan czy zespół emocji, które są bezpośrednio związane z niemożnością realizacji celu lub niemożnością zaspokojenia jakiejś potrzeby. Frustracja koncentruje się na tym, co widzi. To jest bardzo ważne. A determinacja to zdolność do podejmowania, po pierwsze, konkretnych, stanowczych decyzji, dwa, konkretnych, odważnych czynności spowodowanych mocnym, wewnętrznym przekonaniem. Determinacja jest związana z osobistą wiarą. I to jest ten punkt, że ludzie nawet jak przerobią sobie, kto kim są, jakie mają pragnienia i powstaje w nich ten cel, bardziej ostra czy mniej, strategia i ten plan i wychodzą na front życia, przychodzą trudne okoliczności, to zamiast się koncentrować na wewnętrznym przekonaniu, być zdeterminowanym, przecież zbudowałem to w swojej wyobraźni, powołałem to do bytu, wypowiadać obietnicę do swojego życia, no nie widzę. I przychodzi frustracja. Nie widzę. I uważam, że dzisiaj szczególnie oczy nas wszystkich powinny być przekierowane właśnie na obietnicę, na osobistą wiarę, a nie na to, co widzimy. Bo te rzeczy próbować będą nas zatrzymywać. I one robią... Masa Kościoła jest sfrustrowana. Widzicie to? Sfrustrowana. Bo oni mieli jakiś plan, oni chcieli coś zrobić, ale nie widzę. Znam chłopaka, kurczę, ewangelista. Był tu kiedyś z nami. Dostał słowo. Będziesz głosił na stadionach. No i po roku siedzi przy stole z nami. Mówi, jestem zgorszony, jestem sfrustrowany, bo nie głoszę na stadionie. Puknij się w łeb. Dzisiaj nigdzie nie głosi. Nigdzie nie głosi dzisiaj. Nie zaprosili mnie na stadion przez pierwszy rok. Ta słowa prawda była. Determinacja. Wierzę w to. Jest to moja część. Jest to we mnie wbite. To jestem ja. To jest moje życie. To się musi zrealizować. To się musi ziścić. Jestem głową, a nie ogonem. Bóg nie jest kłamcą. Co mnie obchodzą? Trudne okoliczności. Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Co ja widzę przed oczami? Trudne okoliczności? Nie. Nie widzę, nie obchodzi mnie to. Mam mądrość, mam moc. Jestem w stanie to wszystko rozwalić, co staje na mojej drodze. Determinacja. Determinacja. Ja chcę widzieć, jak ludzie podskakują w swoich krzesełkach, że są najarani, co w życiu zrobią, co przeżyją. W ogóle, poniedziałek, poniedziałek. Kurczę, myśmy wczoraj jeszcze poszliśmy po tym... Po nabożeństwie tam połaziliśmy, tak, jestem zmęczony. Tej roboty muszę iść. Poniedziałek, nowy tydzień wyzwań. Ale pięknie, przeżyję dzisiaj dzień. Ach, to widzę to. Mój dzień. Dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj. Ja nie podgrzewam teraz emocji. Ja wiem, że tak wygląda. Nie.
to trzeba tryby zmienić. Okoliczności są i one będą, ale one nas nie definiują. One nie zmieniają słowa. One nie zmieniają tego, co Bóg nas szczepił. Co my mamy, z czym my tu przyszliśmy, co my rozpoznaliśmy. Nie. Determinacja. Wiecie, bo to jest tak. A dam wam się jeszcze takich parę przykładów. Już abstrahując, bo ludzie w ogóle kwestie, kim jesteś misjonarzem. Ale wiesz co? Ja to lubię. 8 godzin muszę mieć co najmniej snu. I taki, wiesz, wygodny materac. I żeby klima była. Nie jesteś misjonarzem. Jestem misjonarzem. Nie jesteś misjonarzem. Przynajmniej nie teraz. Albo człowiek do mnie mówi, dobra, odreligijniamy się. Człowiek mówi, wiesz co? No, mnie to Pan powołał, żebym miał duże przedsiębiorstwo wytwórcze. Weźmy, wyobraźmy sobie, nie wiem, ma rzeczy ze stali produkować ciężkie, konstrukcje stalowe, nie? Albo czołgi, żeby tak zobrazować sobie dobrze. Okej, super. Do tej pory nie miał z tym nic wspólnego, jak najbardziej. I mówi, ale wiesz co, mam takie postanowienie, że ja nie będę nigdy pracował dłużej niż po 16 i nigdy nie wezmę kredytu. Okej? Ja czyli rozumiem, że masz pracowników, którzy robią na ciebie i masz finansowanie. On mówi, nie, Pan mi da. A wiecie, a ja szydzę już w takich momentach, mówię, to wiesz co, jak będzie dawał znowu tą mannę, to zadzwoń do mnie, też przyjdę, trochę wezmę, mówię, nie? Zadzwoń do mnie, nie? Mówię, wiesz, wiary mi brakuje generalnie, przyjdę, nastawię swój garnuszek trochę, niech mi w ogóle tam, niech mi tak sypnie. I wiecie co, mówię wprost, mówię człowiekowi, wiesz o co chodzi z tobą, człowieku mój? Ty się po pierwsze nie chcesz zaangażować na maksa, a po drugie, ty się boisz wziąć kredyt i ty się zasłaniasz całą protestancką nauką, że kredyty nie są od Pana, że coś tam... Kochani, jesteśmy ruchem przewodzeniowym. Kto z was uważa, że wzięcie kredytu na rozwój firmy przeczy łasce? Ale ludzie, niektórzy tak uważają i to wcale nie mała... Kredyt to jest narzędzie. Ja często z ludźmi rozmawiam, słuchajcie, naprawdę, rozmawiam z ludźmi, oni przeszli przez etap w ogóle projektowania tych rzeczy, ale teraz, ja mówię, boisz się. Ty, wiesz o co chodzi z tobą? Ty się boisz, że ty się wywalisz. Ty wcale nie wiesz, bo jak ty byś wierzył, to powiedział, okej, żeby zbudować pierwszy statek, to ja muszę mieć finansowanie, sprzedam z odpowiednią marżą, spłacę to finansowanie, potem będę miał kapitały własne, którymi będę robił, ale ja potrzebuję zbudować statek. Mam w mojej strategii teraz budowa statków, mam plan zbudować do 16 grudnia statek, więc najpierw do 19 października muszę mieć kasę. Jestem w punkcie organizowania kasy. Nie obchodzi mnie teraz nic innego. Organizuję kasę, bo wygrywa ten, kto ma tańszy pieniądz. I świat o tym wie. Ze światem o tym porozmawiasz. Świat ci powie, jaki płaci odsetki, ten płaci taki, taki, kiedy kupon. A w kościele, o, panda. Panda. Na budowę statków, panda. Naprawdę. Bo tego rodzaju pytania powodują, że ty się musisz zmierzyć z tym, czy ty realnie wierzysz. Bo jak ty chcesz, że ty siedzisz sobie za biureczkiem, i tam coś ci, a ten przyjdzie, ten mi da, ten mi dołoży. Ty musisz jakieś ryzyko podjąć. Ryzyko musisz podjąć. Ale jak ty wierzysz, to co to za ryzyko dla ciebie? To jest tylko punkt w planie. To jest żadne ryzyko, bo ty to wiesz. Przecież to zjadłeś. Przecież są twoje pragnienia, to jesteś ty. To jest twoja strategia, tu jest twój plan. No, ale wiecie, religia zapakowała do umysłu ludzi w ogóle, że nie. I wiecie co? Wiecie, jaki z tego efekt? Że jest masa ludzi, którzy przeżywają swoje chrześcijańskie życie i mają taki napis na czole. Gdybym miał pieniądze, to bym zrobił to i tamto. I nic nie robią. I odchodzą do Pana. I uśmiechają, jakie jest Jego imię w rzeczywistości duchowej? Jego imię? Gdybym miał pieniądze, to by zrobił to i tamto. Takie ma imię. Takie ma imię. Tak się dał wkręcić. Tak się tam wkręci, bo jak byłem na komorze, to widziałem, że mam to robić, ale teraz widzę, że mam pusty portfel, no. Więc potrzebujesz środków.
Więc organizujesz środki. No, normalny punkt harmonogramu. Kochani, zależy mi o tym. Uważam, że to słowo dzisiaj, mam takie przekonanie, kogoś z was uwolni do szerszego myślenia. Tu nie chodzi o to, że nabijamy teraz kasę bankom i wszyscy mają po kredyty lecieć. Chodzi o to, żebyśmy poszerzyli swoją perspektywę patrzenia na rzeczy, tak? Bo ja też kiedyś patrzyłem przez pryzmat moich bałwanów. Usłyszałem świadectwo, że człowiek przyszedł do kogoś i dał mu dwie reklamówki pieniędzy. Ja mówię, o, mój święty Mikołaj, o, jak będę w potrzebie, to do mnie też przyjdzie. I że Bóg nie ma względu na osobę, więc też mi da te dwie reklamówki pieniędzy. Tylko wtedy Duch Święty powiedział do mnie w ogóle, odwróć się. Siedziałem przy biurku, wyjrzyj. Wszystko, co moje, jest twoje, idź bierz. I to jest zupełnie inna perspektywa. Ale pamiętajcie, dla czystego wszystko jest czyste. My nie możemy o tym zapomnieć. Dla czystego wszystko jest czyste. Ty masz cel. Jak ty masz cel, to w ogóle co teraz? Wchodzimy w moralność? Czy taka droga jest moralna, a taka nie jest moralna? Bo teraz jeśli na starcie będziemy eliminowali pewne rozwiązania wykonawcze, nie? Czyli pewne koncepcje na podstawie naszych, nie wiem, ludzkich koncepcji. Bo tego, bo tak byliśmy kształtowani na dobrych katolików, dobrych Polaków. W tym kraju taki nam chip, taki mental wszczepili do głowy. To sami będziemy siebie ograniczali w działaniu. Sami. Ja nie wezmę finansowania. Nie wezmę finansowania. Bo to by było aktem mojej niewiary, tak? Zwróćcie uwagę, że jak robi się coś nowego, to religia zawsze mówi, że to jest od szatana. Od szatana. Bo religia i śmierć, generalnie one są przyzwyczajone do tradycji. Ale weź, pójdź gdzieś tam do przodu. A my mamy być co? Niewinni jak gołąbki, tak? I chytrzy, cwani jak węże. Mamy zrealizować swoje cele. I teraz jakby dla potwierdzenia tego, na koniec, przytoczę wam historię niewiernego Tomasza, apostoła Tomasza, z Indii notabene, może prorokuję znowu. Ten niewierny Tomasz, już skracając jego historię, on później poszedł po chrztem w Duchu Świętym, poszedł do Indii i zrobił tam kawał dobrej roboty do tego momentu, że tam jego wielbią praktycznie jako Boga niektórzy tam, to co on zrobił. Ale on zrobił taki jeden myk. Doszedł do jednego króla i nawciskał mu, że on jest architektem z Rzymu i że zbuduje mu pałac, bo ten chciał mieć taki jak te rzymskie, że on mu zbuduje taki pałac. No i oni tam przemieszczali, wędrowali się z całym tym swoim dobytkiem. Zostawił mu kasę Tomaszowi i pojechał. Tomasz przepuścił kasę na służbę i na ludzi. Potrzebował do szerzenia królestwa, do rozkręcenia infrastruktury. Po 2 latach wraca król. Najpierw chce go pojmać, chce go zabić. Gdzie mój pałac? Ale ten w namaszczeniu, świadomy tego, kim jest i co robi, bo on miał cel, miał strategię, miał plan. Głosi do niego Ewangelię. Facet się nawraca, mówi, zbudowałem ci pałac w niebie. Nawraca się on i automatycznie, jak się król nawraca, nawracają się ludzie. O, jakie to niemoralne, bardzo niemoralne. Gwizdą mu kupę kasy na budowę pałacu. Ale co on miał? Co miał? Cel, strategię, plan? Jaki był? Zdeterminowany był. On nie był sfrustrowany. Przyszedłem do Indii, panie mój. Przyszedłem do Indii, kurczę, powiedziałeś mi iść do Indii. 7000 kilometrów z buta. Panie, czy to wiesz, co oznacza? I nie mam co żreć. Tak mówi sfrustrowany człowiek. A ten mówi, pałac? Proszę bardzo. Jestem architektem. Do wyboru, do koloru. Porozmawiajmy o tym. Rozumiecie? To jest piękne, no. Zrobił kroki wiary. I odniósł sukces. I o to mi chodzi, kochani. O to mi chodzi. Zależy mi na tym, żeby, tak jak powiedziałem, ta pierwsza płaszczyzna tego ruchu Ewangelii sukcesu w nas, to jest ten język pragnień. Na podstawie tego, rozważając to, zgadzając się z tym, że tak chcemy żyć, powstaje cel naszego życia i każdy z nas musi być świadomy celu swojego życia.
za celem powstanie strategia. Tworzymy plan i lecimy przez życie zdeterminowani, mając świadomość, kim jesteśmy, mając świadomość naszego przymierza, naszej pozycji, tego, że nic nam nie grozi. Co najwyżej to jest, kurczę, taki bieg, wiecie, z przeszkodami, nie? Albo przez płotki. Można biec stówę bez płotków i można przez płotki, ale i tak biegniesz. Tu na tej ziemi, która jest skażonem, te płotki są. Ale pierwszy płotek, który napotkasz w tym biegu, nie może powodować, że się odwracasz i pytasz, czy ja na pewno w swoim biegu biegnę. Czy to te cele, czy to, nie wiem, może nie ta bieżnia, może ja do Spały powinienem pojechać, pobiegać, a nie tutaj gdzieś biegać teraz, nie? Nie, my musimy być tego świadomi. Idąc na front, tam latają pociski, ale uważam, że przede wszystkim dzisiaj mamy być właśnie zdeterminowani, a nie sfrustrowani. Dzisiaj jeszcze bardziej niż normalnie, bo my nigdy nie żyjemy w oglądaniu. Nigdy. Nigdy. Tak? Jesteśmy powołani do życia w wierze. Ale dzisiaj przede wszystkim mamy mieć to przed oczami. Mamy to widzieć. Mamy być świadomi tego, dokąd my zmierzamy i z czym my zmierzamy. I każdy osiągnie sukces. Amen.